Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Ryoko. A dzisiaj kolejna misja w The Thailand, wymierzenie sprawiedliwości. Więc ruszamy na posterunek policji odnaleźć biuro szeryfa. No, akurat 160 metrów. Dobra, z tym musimy się po drodze rozprawić. Dużo odcinania. Jak widzicie, niech sobie nasz sam trochę odsapnie, ja sobie tu pozbieram kasę. Tu jeszcze z tymi trzeba. Wow, gdzie się tak rzucasz, panie? Spokojnie, chcesz poderwać faceta, to na pewno nie tak chaotycznie. Dobra. Tutaj pozbieraliśmy. Jeszcze trochę przed nami. O, kasa, kasa się zawsze przyda. Dobra, jeszcze. Taran tam jest. Z taranem trzeba ostrożnie. No, jest tu taran. Biegnie do nas. Fajne krytyki. Trzeba mieć dobrą broń na tarana ogólnie, bo z nim nie ma żartów. Sami widzieliście, jak fajnie poszedł. No, ten tak dyszy. A, nie muszę nawet żadnego. O, mamy handlarza. Nie muszę się leczyć. O, naprawimy sobie broń. Dobra, podniesiemy to jeszcze. Naprawiamy, naprawiamy. O, jeszcze mam 64 tysiące. Nieźle, nieźle. O, alkohol. Zbierzemy wszystko. I idziemy na komisariat policji. Tędy. O, też podniesiemy ten alkohol. Kurde, gdzie ja mam swoją broń? Ekwipunek. Katana pod napięciem. No to dajemy. Mam swoją ulubioną broń. I jesteśmy na posterunku. Teraz tylko trzeba znaleźć biuro komendanta. O, zaczęliśmy od parkingu. A tu już się roi od zombie. O, zaatakowali nas i nic im to nie dało. No, zapalniczka. Nie płonie zapalniczki, płomień. Spalę wam tu światło, żebyście widzieli cokolwiek. O, 47 metrów, no to nie jest tak daleko. Tu gdzieś było. Wiecie, dobra, mniejsza z tym. Słyszę Spira.
prostu do celu. Przejdzie to graty czy nie? Chyba nie przejdzie. Mamy amunicję? Mamy. Ładnie. Ale no, miał oczy fajnie czerwone. Tutaj nawet nie idę. Zamkniemy ze sobą. No już nawet nie potrzebuję się uleczyć. Tu coś jest. Dobra, powoli. Zawsze tu coś może nam wyskoczyć. O, szafki. Szafki trzeba przeszukiwać. Tutaj może być broń i amunicja. O, tutaj widzicie karabiny. To jest zbrojownia chyba w ogóle. Strzelba. O, kasa. Zębatki. O, ładu. Siada nam. Już latarka. Wow. Naładowało nam się już. To dobrze. Podnosimy portfel. Trzeba się doładować. No chleją tutaj równo, kurde, na komisariatach. Jeszcze raz mi ktoś powie, że nie. Dobra, tu już nie ma nic. Musimy wejść do góry. O, portfel, ich sobie bierzemy. I tak nikomu się już nie przyda. Nawet dokumenty. I tak ta osoba już pewnie nie żyje. Byk! Poszedł! Dobra. Idziemy dalej. Nie chcę wieszaka. Idziemy prosto. Ci w ogóle jakieś noże mieli. Tam nawet nie wchodzę. Wszędzie można iść. Dobra, tu chyba mamy biuro komendanta. Wow. Co my tu musimy zrobić? Przeszukaj pokój i odnajdź akta. Anything good in here? A tu jest wir. Już go słychać z daleka. Dobra, krytyki jakieś tu zdajemy. Tutaj jeszcze trzeba, o, się napić. Trzeba skorzystać z
tego co tu jest. Duża bateria. Magnes. Tutaj można tak chodzić cały czas. Nawet na takiej wyspie mają lepszy komisariat niż u mnie w mieście. Ogólnie w Polsce, nie? Bez kitu. Kurde, nie chciałem się tego napić. Aha, to już przeszukałem. Mam znaleźć akta. Tu będą na bank. Ściągnij dane. W ogóle blue screena mu wyjebało i mamy ściągnąć dane. Dobra, zobaczymy. Dobra, siedzimy już. A, blue screen wywala. Ściągamy dane, kurde, bawimy się w pirata. Co i tak trzeci raz? No dobra, zobaczymy co z tego będzie. Aha, już ściąga. Nie, ja mam płytę jakąś znaleźć, czy co? Ja już nie pamiętam tej misji w ogóle. Jednak by wstał, nie? A tu są akta. Idziemy jeszcze sobie tutaj. Teraz może będziemy musieli tam iść. Tu po biurkach im muszę poszperać. Tu mnie chyba jeszcze nie było, ale tutaj nie ma nic. I teraz. Przytrzymuję cały czas. Coś tam robi. Teraz ściąga dane. Zadania, no. Przeszukaj pokój i odnajdź akta. Aha, czyli ja już to wykonałem, tak? Aha, wykonaliśmy już zadanie. Nieźle. A ja bym się nad nim męczył. No i następne zadanie będzie... Nigdy nie jest za późno, czyli zadanie główne. Więc to już w sumie koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dowiedzieliście się dość sporo na temat wymierzenia sprawiedliwości w Dead Island. Znowu trzeba było wyjść, ale to już może w następnym odcinku. Nie wiem, gdzie mnie wyrespi, więc ja się z wami żegnam. Życzę miłego dnia. Pamiętajcie o łapkach w górę. Zostawiajcie mi ich troszkę więcej pod tymi odcinkami, bo naprawdę to jest mój cel na 2019 rok. I mam nadzieję, że do końca grudnia dacie radę wbić. I jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że za niedługo wyjeżdżam za granicę. Nie będzie mnie półtorej roku, znaczy z przerwami, bo pojadę sobie na pół roku, wrócę na miesiąc. Miesiąc posiedzę w domu, więc wtedy będę odrabiał te pół roku, gdzie nie będzie żadnego odcinka prawdopodobnie, bo nie wiem jak z internetem będzie za granicą. No ale myślę, że nie opuścicie mnie, prawda? Trzymam kciuki, żebyście mnie nie opuścili. Pamiętajcie, zostawiajcie te kciuki w górę u mnie.
co wam chciałem jeszcze przekazać, no zapraszam was jeszcze również na mojego Twitcha, na moją grupę na Facebooku i z mojej strony to tyle, więc ja się z wami żegnam, trzymajcie się, miłego dnia, cześć!